Można powiedzieć, że w końcu możemy się cieszyć ze zwycięstwa z trzech punktów. To, co tutaj trener powiedział, można powiedzieć dwa oblicza tego meczu. Gdybyśmy po pierwszej połowie przegrywali, moglibyśmy mieć tylko pretensje do siebie. I na pewno były te pretensje w szatni, bo to co innego sobie mówimy, a co innego wychodzi w kolejnym, można powiedzieć, meczu od początku. W drugiej połowie widać było, że zespół ruszył i chciał ten mecz wygrać, bo nie było innego wyjścia. I tutaj duży ukłon, uważam, chyba największy należy się kibicom, którzy oczywiście mieli pretensje i mają pretensje uzasadnione do nas i można powiedzieć przez 75 minut psioczyli, bo mieli, tak jak powiedziałem, do tego prawo, ale od 75 minuty, około 80, gdzie widzieli, że ten zespół walczy, że ten zespół podnosi się z kolan i chce ten mecz wygrać, zaczęli go dopingować i na pewno to dodało moim zawodnikom wiary w to, że mogą ten mecz wygrać, dlatego tutaj duże słowa uznania dla tych kibiców, bo naprawdę wystawiliśmy ich na ciężką próbę w poprzednich meczach i można powiedzieć w tym tak samo, ale w końcu można powiedzieć, że szczęście uśmiechnęło się do nas i to my strzeliliśmy bramkę w 90 minucie, ale tak jak powiedziałem, całą drugą połowę dążyliśmy do tego, żeby tą bramkę strzelić i w końcu nam się to udało i mam nadzieję, że to jest krok ku temu, żeby tak jak powiedziałem, żeby ten zespół uwierzył w to, że potrafi grać w piłkę, potrafi zdobywać bramki, potrafi mecze wygrywać, bo na pewno, tak powiedziałem, po tych 6 meczach powinniśmy mieć kilka punktów więcej, na pewno to inaczej by wyglądało. Dziękuję bardzo.